Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ten samochód mieliście okazję zobaczyć w poprzednim materiale, natomiast stwierdziliśmy, że wykorzystamy sytuację i pokażę Wam kolejną renowację Skoda. Jest to temat, który interesuje Was, tak przynajmniej wynika z komentarzy, a jako, że mamy nowy sprzęt do przetestowania, to jest to idealna sytuacja do zrobienia materiału. Zapraszam do odcinka. Nie wiem, czy pamiętacie z jednego z materiałów Color Reader Pro. Jest to produkt, który pomaga kolorystom w stwierdzeniu, jaki kolor mamy do wykorzystania. Tutaj na bazie tego produktu będziemy sobie dorabiać farbę. Co prawda ja, jako że mam dużo większe doświadczenie niż Arek, który jest po szkoleniu w Color Locku, stwierdziliśmy, że damy wypróbować jako pierwszemu ten sprzęt Arkowi, bo jakby nie było, ma on pomagać osobom, które mają małe doświadczenie, żeby jakoś im łatwiej było odnaleźć się w tym wszystkim. Zobaczymy, jak sobie poradzi Arek. Mamy do pomalowania brązowy fotel w Audi, który możecie zobaczyć, jak wygląda. No i bierzemy się do roboty. Przeprowadzę Was oczywiście w VoiceOverze przez cały proces. Ja będę tutaj bacznie przyglądać się na postępy Arka, jak to będzie wychodziło. I to będzie też taka mała wskazówka dla Was, że same szkolenie może Wam ułatwić z odpowiednim sprzętem, przynajmniej mam nadzieję, rozpoczęcie przygody z renowacją Skoda. Pierwsze co zaczynamy oczywiście od przygotowania sobie stanowiska. My tutaj używamy oczywiście produktów od POKA, żeby mieć wszystko pod ręką, zarówno z uchwytami na gorące przedmioty, jakim jest w sumie opalarka, więc warto jest się zabezpieczyć, żeby nie narobić krzywdy. Oczywiście zabezpieczamy również samochód. W tym przypadku nie zdecydowaliśmy się na wyciągnięcie fotela, tylko na zabezpieczenie wszystkiego dookoła. Było to po prostu znacznie prostsze, szybsze, a same elementy nie były wymagające do tego, żeby fotel trzeba było wyciągać. Do takiego zabezpieczenia samochodu w środku zastosowaliśmy po prostu papier lakierniczy. Jest to na tyle przyjemny produkt, że łatwo się z nim pracuje, a jednocześnie bardzo dobrze to zabezpiecza. Jeżeli chodzi o urządzenie do pomiaru koloru, tutaj, słuchajcie, robimy próbkę na jakimś materiale, żeby sprawdzić, czy kalibracja jest na pewno poprawnie zrobiona. Następnie przechodzimy do zweryfikowania koloru tapicerki, który będziemy podejmować renowację, a następnie sprawdzamy, czy mamy dostęp do farb, które aplikacja zasugerowała w użyciu. Chodzi o to, że mamy tam kilka kolorów do zmiksowania, które docelowo dadzą nam barwę, którą mamy do naprawienia. Jeśli chodzi o sugestie aplikacje, jest ich tam tych sugestii aż 3, w związku z czym możemy sobie porównać, który kolor najbardziej jest zbliżony i najbardziej pasuje do naszej tapicerki, a następnie przechodzimy do mieszania farb, no i do wypróbowania, która będzie adekwatnie pasowała do naszej tapicerki. Po wymieszaniu kolorów robimy pierwsze próbki. My naklejamy sobie zawsze taśmę malarską na element, tak żeby ta odcinka była dosyć wyraźna, dzięki czemu mamy po prostu łatwiej zobaczyć, jaka tonacja, w co nam wpada dany kolor, żeby móc sobie ewentualne poprawki nanosić troszeczkę bardziej precyzyjnie. Do aplikacji takiej farby jako próbkę używamy zwykłej gąbki, może to być nawet gąbka poleska, którą macie gdzieś tam na zapleczu, której nie używacie. Oczywiście fajnie, żeby to było czyste i nie było tłuste, no bo jednak może Wam to cały ten proces w jakiś sposób utrudnić. Kolejnym etapem oczywiście jest doczyszczenie całej tapicerki. Tutaj oczywiście po samym procesie czyszczenia przeszedł czas na odtłuszczenie starej farby i usunięcie właśnie topcoatu, który jest na powierzchni tapicerki. Pod tym topcoatem znajduje się już nasz docelowy kolor i usunięcie tego topcoatu jest istotne dla samego wiązania farby, którą będziemy nanosić na naszą powierzchnię. Oczywiście istotne też jest nałożenie szpachlówek w miejscach, gdzie po prostu mamy ubytki tej farby czy jakieś rozciągnięcia skóry, tak żeby farba idealnie, równiutko przykryła nam nasze powierzchnie.
Do samego procesu malowania używam oczywiście pistoletu lakierniczego. Tutaj my używamy i waty z dyszą 0,8 mm. Jest to dosyć precyzyjny sprzęt, pozwala on nawet jakieś zaprawki w postaci aerografu zrobić, więc możemy sobie ustawić dyszę wedle własnego zapotrzebowania i tego, jak lubimy pracować farbą, więc nie musimy się martwić specjalnie o zapylenie na bokach, ale mimo wszystko możemy sobie pozwolić właśnie na malowanie również szerszych elementów. Oczywiście finalnym krokiem będzie zrobienie lakieru wykończeniowego. Tutaj proporcja farby matowej z farbą w połysku jest uzależniona od tego, w jakim stanie wykończenia jest tapicerka. Tutaj ta sprawiała nam niemałe trudności przy dobieraniu takiej farby. Zwykle jest to proporcja 75% matu do 25% połysku. Niestety na tej tapicerce wychodziło to bardzo matowe, w związku z czym musieliśmy zrobić na nowo warstwę, gdzie daliśmy znacznie więcej połysku. Finalnie zrównało się to z fabrycznym wykończeniem i najbardziej pasowało właśnie zastosowanie tutaj proporcji nawet na poziomie 90% połysku do 10% matu. Renowacja skóry zakończona. Co prawda musiałem troszeczkę wspomóc Arka, dlatego że dobieranie farby do brązowego koloru wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. Finalnie naprawa wygląda tak, jak możecie zobaczyć. Udało się to zrobić w taki sposób, że praktycznie nie widać śladu. Nie widać śladu. Jest to nie dość, że dobrze dobrane, to też dobrze pomalowane. Oczywiście nie chcę chwalić naszej roboty, chodzi tylko o samo założenie systemu Color Locka, na którym pracujemy. Natomiast tutaj niestety nie udało się skorzystać z aplikacji i z urządzenia, które pomogłoby nam, nakierowałoby nas na dobór samego koloru, dlatego że niestety aplikacja zasugerowała użycie kolorów, których po prostu nie mamy na stanie. Był tam yellow gold, coś tego typu i różne inne kolory red brown, których po prostu nie byliśmy w stanie sobie zamówić, bo nie wiedzieliśmy, że takie będą potrzebne. Natomiast jest to kwestia też faktu, że nie były one dostępne w momencie, jak robiłem sobie zamówienie, więc ja trochę tych farb mam, ale nie na tyle, żeby móc z nich wszystkich korzystać zgodnie z tym, co aplikacja podpowiada, więc nie jest to idealne urządzenie, chyba że macie pełną gamę, pełną paletę kolorów, to wtedy faktycznie będzie można się tym posiłkować. Natomiast żeby nie było, że zostawiamy Was bez jakiejkolwiek wiedzy o dorabianiu sobie farb, to pokażę Wam kolejne fajne, już nie urządzenie, ale taki malutki przedmiot. Tipy dla wytrwałych, ci co zostali do samego końca odcinka, będą mogli sobie zobaczyć, jak można sobie znowu ułatwić kwestię dobierania kolorów. Pierwsze co, można się zaopatrzyć w fiszki. Tutaj mam fiszki z Color Locka, które mają różne kolory różnych samochodów, różnych marek. Możemy sobie wziąć taką fiszkę, która najbardziej odpowiada naszemu kolorowi. Tutaj mamy akurat Audi Amaretto Brown. No przykładamy ją i widać, że ten kolor jest zupełnie inny. Więc czy bym się tym posiłkować? Może nie. Zobaczmy kolejną fiszkę. BMW Terra. No to już jest kolor, który troszeczkę bardziej pasuje. Ja bym tak naprawdę połączył te dwa, powinny one mniej więcej dopasować nam ten kolor. Natomiast jeżeli mamy różne, jak widzicie tutaj, odcienie, możemy się posiłkować takimi fiszkami, które znowu w aplikacji Color Locka, w tym przypadku trochę innej aplikacji, mogą nam pokazać bazę tego koloru. Dosłownie, baza to będzie stricte to, co potrzeba jest, żeby taki kolor uzyskać. To są najbardziej popularne modele swoją drogą, więc te fiszki naprawdę dosyć często się przydają, ale nawet czasami te kolory po prostu są dosyć zbliżone. I wówczas mamy już jakąś bazę, która nam podpowiada, z czego składa się dany kolor i jak już sobie tą bazę zbudujemy, to możemy sobie dokrapiać po kilku mililitrach tyle farby i w takiej tonacji, żeby osiągnąć zamierzony efekt. I jak w takim razie rozpoznać kwestię, jaki kolor należy dobrać? Słuchajcie, ja używam do tego koła kolorów. To jest przedmiot, który został mi zaprezentowany w Color Locku. Jest już trochę zajechany, tym się nie przejmujcie. Natomiast to jest przedmiot, który kolorystom jest niepotrzebny, bo oni mają to w pamięci. Znają jakby system i pracę z kolorami gdzieś tam sami dla siebie. Natomiast ja, jako że mam słabą pamięć i nie chcę mi się nawet zapamiętywać takich rzeczy, no to po prostu wspomagam się tego typu przedmiotem. Koło kolorów to jest nic innego jak właśnie takie kółeczko z przegródkami, które pokazuje nam, w jaki sposób kolory się uzupełniają bądź znoszą. No i tu mamy tutaj komplementarność kolorów. Ja co prawda sugeruję się tylko tym pierwszym takim strzałem,
po to, żeby sobie mniej więcej w jakiś sposób ukierunkować, w jaki sposób zabarwiać na dany kolor. Polega to na niczym innym jak na przyłożeniu sobie takiego koła kolorów do naszego elementu podczas malowania. Jak mogliście widzieć na filmie, były takie paseczki. No właśnie te paseczki to jest nic innego jak próbka. I sprawdzamy, odkrywamy, w jaką tonację ta próbka wpada. Jeżeli wpada ona w fiolet, no to naszym komplementarnością dla fioletu wówczas będzie żółty. Dodając trochę żółtego, zbijamy ten fiolet, który mamy na próbce i wówczas ten kolor powinien coraz bardziej dopasowywać się do elementu. To jest właśnie taka metoda, którą ja używam, która naprawdę pomaga mi poradzić sobie w renowacjach, w tym, żeby ten lakier dobrać w taki sposób, żeby zaczął on pasować. Większość zresztą renowacji, które wykonałem, było na podstawie koła kolorów, a tak naprawdę chyba wszystkie. I tak jak mówię, są osoby bardziej doświadczone, które mają to w głowie, i one po prostu widzą, ok, tu ten kolor mi wpada w zielony, ja wiem, że zielony zbija fiolet, więc dodaję sobie fioletu czy tam czerwieni. Jeżeli wpada mi to w pomarańcz, to wiem, że muszę to zbić niebieskim. Oczywiście niebieski też ma pełny gamut kolorystyczny, więc trzeba raz, że na wyczucie, dwa z dostępnych produktów, które mamy. Czasami możemy nawet troszeczkę niebieskiego i żółtego, żeby ten niebieski był bardziej taki seledynowy, bardziej taki jasny. Więc tu trzeba oczywiście mieć troszeczkę inwencji twórczej i samozaparcia i prób. Natomiast słuchajcie, tu chodzi o dobranie koloru w taki sposób, żeby to w miarę do siebie pasowało. Bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie to identycznie dobrać. Z tego, na nowej tapicerce tak, ale na używanej może być już ciężko. Dlaczego? Ten samochód ma 180 tysięcy km przebiegu. I nawet jak malujemy sam boczek, no to ta farba tutaj będzie nowa. Ta farba tutaj będzie nieprzetarta, ta farba nie będzie tutaj w żaden sposób zanieczyszczona, bo nawet po czyszczeniu sam ten pigment, on już w jakiś sposób się przebarwia i nie jest on idealnie klarowny. Oczywiście my dobieramy farbę do tego pigmentu przebarwionego, ale to i tak nie jest idealnie równomierne, przez co ten kolor tu jest taki zanieczyszczony, taki zabrudzony, a ten kolor jest nowy. Więc różnica między tymi elementami i tak będzie dosyć wyraźna, no bo siłą rzeczy tu mamy farbę nową, tu farbę mamy używaną, więc ta różnica po prostu musi wystąpić. Natomiast na potrzeby takiej renowacji jest to w zupełności wystarczające. Jeżeli chcecie próbować bawić się z renowacją, takie koło kolorów to jest w zupełności wszystko, co potrzebujecie. Jak już ostatni tip Wam rzucę. Nie wiecie, jak sobie poradzić z dobraniem koloru, jak zacząć, to idę jeszcze do walizki i Wam coś pokażę. Czyli tak, macie fiszki, ale żadna nie pasuje. Nie macie urządzenia i aplikacji, bo stwierdzacie, że nie wiecie, czy warto w to inwestować, bo dopiero się uczycie renowacji. No to na pewno, co musicie mieć, to walizkę z podstawowymi kolorami. Wówczas szukamy koloru, który najbardziej odpowiada temu, co mamy na samochodzie. No, szarego nie ma. Szary to jest taki kolor, którego nie spotkacie w walizce, dlatego że szary jest połączeniem niczego innego jak czarnego z białym. Tutaj swoją drogą koło kolorów z Colorlocka pokazuje stopień szarości, gdzie jedynka odpowiada 100% czarnemu, dwójka to jest 90% czarnego, 10% białego i ta skala szarości tutaj, jak widzicie, fajnie przechodzi, dzięki czemu możemy sobie do szarego fotela znowu przyłożyć takie koło kolorów i stwierdzimy, ok, czyli tu będzie mniej więcej 60% białej farby oraz 40% farby czarnej, jeżeli dobrze to określiłem, albo na odwrót. W związku z czym to nam podpowiada, jak zrobić szary. Jeżeli mamy kolory tego typu jak brąz, po prostu weźmy sobie farbę brązową, przyłóżmy sobie ją do naszego fotela i zobaczmy, która będzie najbliżej. I co prawda przy brązie to jest dosyć nieoczywiste, bo pierwsze, co byście pewnie wzięli, no to byście wzięli kolor po prostu brązowy, Choco Brown. Natomiast wyjście z tego Choco Brown mogłoby być naprawdę trudne. Aplikacja tutaj sugerowała dla tego koloru kolor żółty. I żółty musiał być właśnie brązowiony, on musiał być przyciemniany, bo ten kolor wcale z brązem za dużo wspólnego nie ma. Mam na myśli kolor typu Choco Brown. Więc przy brązach jest to troszeczkę problematyczne i ja nawet sam osobiście miałem, słuchajcie, problem z dobraniem kiedyś brązowego koloru bodajże chyba do Jeepa, choć nie, tam sobie poradziłem finalnie, ale z jakimś samochodem miałem faktycznie problem, jeżeli chodzi o brąz. Słuchajcie, pojechałem do Colorlocka i to jest taka ostatnia kwestia, jaką mogę Wam zasugerować. Możecie malować fotele, ale nie musicie być kolorystami. W Colorlocku, przepraszam, w Colorlocku tam też, ale jeżeli jesteście z Katowic, jeżeli jesteście ze Śląska, czyli tu gdzie my, to w Mr. Cleanerze, tak jak w Colorlocku, dobiorą Wam farbę indywidualnie. Warto jest pojechać do Mr. Cleanera, zawieźć im zagłówek,
po prostu zrobią Wam farbę. Czasami się uda na miejscu, jak złapiecie akurat kolorystkę, która tam u nich pracuje. A czasami można tam po prostu to wysłać. Załóżmy, robicie zamówienie, wysyłacie im zagłówek i oni razem z Waszym zamówieniem i zagłówkiem przyślą Wam 100 ml farby, czy ile tam potrzebujecie. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Ja czasami się niestety muszę ratować, bo na przykład nie mam takiego koloru, który by mi idealnie tą tonację dobrał. Więc też jadę tam, bo oni asortyment farb mają 40 razy większy niż ja. W związku z czym im jest po prostu łatwiej to wszystko dorobić. A bo po prostu nie macie czasu, chęci. Nie załamujcie rąk. Próbujcie tej renowacji, bo jest to naprawdę bardzo fajna usługa. W przypadku tego fotela tutaj klient zapłaci 700 zł brutto za tą naprawę. Nie jest to mało, ale jest to po prostu bardzo czasochłonna praca. Musi mieć dużo sprzętu. Utwardzacze też mają krótką datę ważności, więc to są sprzęty i produkty, które trzeba też na bieżąco wymieniać, pilnować, utrzymywać i tak dalej. Sama robota też nie należy do najprostszych, pistolety i tak dalej, więc jakby ta usługa do najtańszych należeć nie będzie. Szczególnie, że klasa samochodu też jest taka, że musimy tą jakość zapewnić na wysokim poziomie. To wszystko, co miałem Wam do przekazania. Dajcie znać, z jakimi patentami Wy pracujecie, czy koło kolorów, czy fiszki, czy lecicie na oko, czy macie jakieś inne swoje sposoby. Chętnie się sam dowiem, bo no, przyznam szczerze, że renowacja to jest coś, co naprawdę często u nas występuje, a tak naprawdę coraz częściej. Swoją drogą tam mamy X5, całkiem nowy samochód. I tam po prostu zadziorki takie dwa powstały. Też klient sobie zażyczył, żeby je pomalować. Tam z tym niestety jest dużo zabawy, a zarobek jest mniejszy, bo to są tylko dwa małe takie zadziorki. Ale jednak trzeba gdzieś tam klientów poratować, więc to będziemy też robić. Zapraszam na zakupy do Mr. Cleanera. Tam nabędziecie wszystkie potrzebne produkty do tego typu procesów. A jeżeli jesteście sami zainteresowani renowacją, to po prostu Wam serdecznie polecam. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że materiał przypadł do gustu. Jeżeli tak, wyłapkujcie, skomentujcie, pamiętajcie, wspiera to nasz kanał. O stali widzowie, którzy oglądają nas na bieżąco, nic Was nie będzie kosztowało, jak klikniecie ten jeden przycisk, a nam na pewno pomoże się to rozwijać. Cześć i do zobaczenia. Sign that check, told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowin' that it's me. Ain't damn here, still doing it with ease. Cause it ain't